Dzień dobry moi drodzy, dzisiaj Was witam w kolejnym odcinku Co na śniadanko dla papugi Ary. I dzisiaj mamy pszenicę durum, czyli tak zwany kuskus. Oczywiście on jest już zaparzony, jej nie gotujemy, zaparzony jest, on jest taki drobniutki. Do tego serek biały, taką większą łyżeczkę. I do tego, zobaczcie, wczoraj na wieczór przed spaniem około 23 włożyłam kilka nasionek migdałów do wody przegotowanej, ale takiej letniej, nie ciepłej, tylko takiej. Widzicie, ona się zrobiło takie jakby mleczko tutaj. To teraz idziemy wypłukać. Dokładnie. I pokroimy te migdałki. One są teraz takie miękkie i przez noc po prostu wydzieliły wiele różnych substancji, które są zdrowe dla papugi. Jest to takie namaczanie, jest zdrowsze niż takie migdałki, które byśmy podali normalnie. Jak nie mamy czasu, ja też jej podaję, bo ona sobie wtedy chrupie, prawda? Ale jeżeli możemy, namoczmy je i one wtedy są zdrowsze dla naszej papugi. Idę je przepłukać i szykujemy dalej jedzonko. Migdałki przekroiłam na pół. Dosypujemy troszeczkę ulubionego Nutriwirda. Nie za dużo. O, tak przygotowane śniadanko. Idę zanieść naszej papuszce. Mam nadzieję, że będzie zadowolony, będzie mu to smakowało. No to pomykam i zobaczymy, jak się będzie nasza papuszka częstowała jedzeniem. Na pewno chętnie. A kuku, moje kochanie. A kuku, chodź. Chodź, mamy śniadanko, misiu, pysiu. Tak, jemy dobre. Przygotowałam ci. No. O, chodź, kochany, chodź. Tak, będziemy jeść. Ama, ama. Dasz mi buziaczka? Dawaj, sipko, sipko. Moje kochanie. Moje kochanie, tak? Śliczny ptaszek, kochany. No idź sobie z dziecko. Nie wiem, czy coś jadłeś. Jadłeś, Ciuśku? Jasiuś. Głodne dziecko czekało na śniadanie, ale cię rozpieściłam. Tak? Świeżutkie śniadanko. Świeziutkie musiało być.